Dzisiaj pracujemy znowu z fizjoterapeutą. Kto dzisiaj z nami jest? Piotrek, przedstaw się. Piotr Basista, fizjoterapeuta. Zajmuję się rehabilitacją mięśni w namiętnicy już od 13 lat. No jestem bardzo ciekawy, jakie pacjentki dzisiaj do nas trafią. No i jak ci się pracuje z fizjoterapeutą? Świetnie. No ja myślę, że zaczerpnęliśmy ten pomysł od doktora Michała Hibnera, bo pierwszy raz w Stanach zobaczyliśmy, jak wygląda współpraca lekarza z fizjoterapeutą i jak ogromną rolę pełnią fizjoterapeuci w całym procesie diagnostycznym, po tym leczniczym. Ja się też bardzo cieszę, bo przez długi czas właściwie, no, dopóki się nie poznaliśmy, to przez 14 lat pracowaliśmy i docieraliśmy z częścią pacjentów do ściany. No i nie mieliśmy narzędzi do tego dalej, żeby coś robić. Myśleliśmy na swój własny rozum, a może by tam botoks strzyknąć, przecież się podaje wszędzie w medycynie estetycznej botoks, dlaczego nie dla tych mięśni, ale nie byliśmy w stanie ani kogoś do tego zachęcić, ani kogoś znaleźć i nagle po 12 latach wy się trafiacie, spotykamy się na konferencji, okazuje się, że to już jest robione, to jest opracowane, jest sprawdzone i wreszcie osiągamy efekt, tak? Już nie 70 czy tam 60% pacjentów, tylko zbliżamy się do praktycznie pełnego efektu. Cieszymy się. Bardzo się cieszę. Ja też. Dziękuję bardzo, jestem wdzięczny.